Dzisiaj zaczniemy trochę nietypowo. Rozejrzyjcie się proszę po swoim mieszkaniu i zwróćcie uwagę na elektronikę. Na telewizor, monitor, głośniki, słuchawki, gramofon, odtwarzacz DVD i tak dalej. No dobra, wiadomo, że nikt nie wstanie. To chociaż pomyślcie. U mnie są to marki LG, Sony, JBL, Apple, Yamaha, Audio-Technica, generalnie ani jednego urządzenia z polskim rodowodem. Nie dlatego, że nie lubię naszych produktów, wręcz przeciwnie, po prostu w zasadzie ich nie ma. A nawet jeżeli jakieś się trafią, to przeważnie w segmencie mocno budżetowym i z naklejką Made in China. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w czasach słusznie minionych, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ze względu na ówczesną sytuację polityczną, Polacy nie mogli sobie pójść do sklepu i kupić takiego urządzenia, jakie uważali za najlepsze. W sklepach dominowały produkty krajowe, które ze względu na brak konkurencji zyskały ogromną popularność. I do dziś bywają wspominane z sentymentem, bo wiadomo, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Kilkadziesiąt lat temu produkty elektroniczne kojarzyły się z czymś nieco innym niż obecnie. Dzisiaj do głowy od razu przychodzą tablety, smartfony, słuchawki bezprzewodowe, myszki, telewizory ze smart TV itd. Dawniej, jeszcze w czasach moich rodziców, szczytem techniki były magnetofony, radioodbiorniki, magnetowidy czy kineskopowe telewizory. Ten segment elektroniki użytkowej całkowicie zdominowała słynna Unitra, która powszechnie jest uznawana za coś na kształt marki, takiej jak dziś LG albo Sony. Tymczasem była to państwowa organizacja zrzeszająca większość rodzimych zakładów przemysłu elektronicznego. W roku 1961 do życia powołano Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego, które 17 lat później zostało podzielone na dwie organizacje. Zajmującą się produkcją podzespołów i urządzeń do zastosowań profesjonalnych Unitre Electron oraz skupioną na rynku konsumenckim Unitre Dom. W ramach tego drugiego zjednoczenia działało wiele zakładów produkcyjnych, w tym dzierżoniowska Diora, łódzka Fonika, zlokalizowany we Wrześni Tonsil czy warszawskie zakłady radiowe imienia Kasprzaka. Oczywiście wszystkie fabryki były państwowe i podlegały centralnemu zarządzaniu. Czasy powojenne sobie darujemy, bo wówczas wszystko dopiero się kształtowało i ludzie mieli na głowie dużo poważniejsze problemy niż brak radia. Ale później, w latach 70. i 80., rodzime produkty elektroniczne faktycznie zaczęły trafiać pod strzechy. Ludzie słuchali muzyki z gramofonów Bambino, magnetofonów Kasprzak czy Wież Diora i wykorzystywali do tego legendarne dziś kolumny albo słuchawki Tonsil. Z kolei mecze odnoszącej wówczas prawdziwe sukcesy reprezentacji śledzili w telewizorach Rubin albo Neptun. I w zasadzie można powiedzieć, że były to produkty najlepsze, bo jak mówiłem na początku, były jedyne. Innych po prostu nie dało się u nas kupić, więc wszyscy używali tego, co było dostępne. A do polskich domów nie trafiały urządzenia najwyższej jakości, ponieważ te bardziej zaawansowane były przeznaczone na eksport i u nas dało się je kupić wyłącznie w Peweksach. Unitra produkowała sprzęt zarówno w 100% polski, jak i bazujący na zagranicznych licencjach. Na przykład radiomagnetofon MK2500 nazywany Grundigiem. Generalnie, mimo że wybór nie był zbyt duży, a dostępność dramatyczna, produkty sygnowane logiem Unitry mają dziś status absolutnie kultowych. Wystarczy wspomnieć gramofon Daniel, kolumny Tonsil Altus, radioodbiornik Ewa czy słuchawki SN50. W 1987 roku doczekaliśmy się nawet polskiej odpowiedzi na Walkmana od Sony. Nasz odtwarzacz nazywał się Kajtek i no nie był sprzętem najwyższej klasy. Podobno bardzo często wciągał taśmę i jakością dźwięku mocno odstawał od japońskiego oryginału. Poza tym końcówka lat 80. to już czasy, w których pojawiały się pierwsze Discmany. Polski przemysł elektroniczny działał jako tako do roku 1989. Po zmianie ustroju i otwarciu naszego rynku na produkty zagraniczne, zakłady działające wcześniej w ramach Unitry i Predomu popadły w gigantyczne tarapaty. Jak najbardziej można mieć bardzo wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób przeprowadzono prywatyzację państwowych zakładów i myślę, że przynajmniej część z nich mogła przetrwać. Ale jednocześnie wydaje mi się, że czasami trochę idealizujemy te PRL-owskie marki i że nie wszystkie zakłady były w stanie funkcjonować w zupełnie nowych, wolnorynkowych realiach.
Wiele zakładów produkowało sprzęt zwyczajnie przestarzały, utracono zlecenia od zagranicznych kontrahentów, ale przede wszystkim polski rynek został w sposób niekontrolowany zalany przez niedrogie urządzenia sprowadzane z zagranicy. Przede wszystkim z Azji. Po tylu latach kiszenia się w tej szarej, PRL-owskiej rzeczywistości ludzie mieli dość rodzimych produktów i wybierali kolorowe, kojarzące się z Zachodem marki zagraniczne. Nieważne, nie chcę tu wchodzić w politykę. Grunt, że polski przemysł elektroniczny totalnie się po 1989 roku posypał. Tonsil został jedną z pierwszych 5 firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych, a jego głównym akcjonariuszem został japoński Pionier, ale i tak firma upadła 13 lat później. Zakłady radiowe imienia Kasprzaka zlikwidowano pod koniec lat 90. Fonika po licznych zmianach własnościowych padła w roku 2002. Pod koniec firma zajmowała się produkcją długopisów i segregatorów biurowych. Generalnie polskie firmy z branży elektronicznej albo przestały istnieć, albo zostały sprowadzone do roli podwykonawców. Myślę, że warto poświęcić też kilka słów nieco młodszej firmie, która rozwinęła się już po upadku PRL-u, czyli słynnemu Optimusowi. Założone przez Romana Kluskę przedsiębiorstwo w połowie lat 90. kontrolowało prawie połowę polskiego rynku komputerowego. Oczywiście Optimus nie produkował w Nowym Sączu zaawansowanych podzespołów jak Intel czy AMD, ale montował komputery i sprzedawał je pod własną marką. Firma rozwijała się błyskawicznie, miała świetną renomę i powoli przymierzała się nawet do zagranicznej ekspansji. Jeżeli pamiętacie dobrze lata 90., to prawdopodobnie zetknęliście się z komputerem, który miał na obudowie takie logo. Niestety pojawiły się zarzuty o oszustwa podatkowe i do akcji wkroczyła prokuratura. Nie będę tu streszczał całej tej burzliwej i pod wieloma względami skandalicznej historii, bo to w zasadzie temat na oddzielny materiał. Ale nie trudno odnieść wrażenie, że ktoś chciał Optimusa zniszczyć. Taką wersję wydarzeń przedstawia były właściciel firmy, który ostatecznie został uniewinniony, ale dzieło jego życia zostało doprowadzone na skraj bankructwa i zlikwidowane. Wszystkie te marki mimo upływu lat wciąż są w Polsce rozpoznawalne i wciąż posiadają pewną renomę, dlatego najróżniejsi przedsiębiorcy próbują jakoś wykorzystać ich dziedzictwo. W 2012 roku reaktywowany został na przykład Tonsil, dzięki czemu na rynek powróciły m.in. legendarne Altusy. Ale w ofercie firmy znajdziemy też inne głośniki, słuchawki bezprzewodowe, mikrofony i kompletne zestawy nagłośnieniowe. Nie miałem okazji przetestować tych rzeczy, ale z tego co widzę, przynajmniej słuchawki są przeciętne. Przy czym nikt nie udaje, że jest to sprzęt najwyższej klasy, skoro najdroższy model wyceniono na plus minus 300 zł. Unitre po raz pierwszy próbowano wskrzesić w roku 2014, ale w dużej mierze było to zwykłe żerowanie na nostalgii. Firma sprzedawała pod marką Unitra ładne, nawiązujące do klasyków słuchawki, ale sprowadzane z Chin. W zeszłym roku reaktywacją Unitry zainteresował się współzałożyciel CD Projektu Michał Kiciński i wygląda na to, że tym razem plany są naprawdę poważne. Jesienią zaprezentowano już działające prototypy odtwarzaczy nawiązujących stylistycznie do wzornictwa lat 70., które prawdopodobnie trafią wkrótce na rynek. Mają to być wysokiej klasy urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. W sklepach wciąż znajdziemy też komputery sygnowane logiem Optimusa. W 2013 roku prawa do marki przejęła firma AB z Wrocławia i podobnie jak dawny Optimus sprzedaje komputery. Teraz typowo gamingowe. Wiadomo, że siła nostalgii jest przeogromna i wspominając ulubione urządzenia sprzed lat często je idealizujemy. Ale byłoby fajnie, gdyby na bazie tego zjawiska nazywanego retrobrandingiem udało się przywrócić na rynek polskie marki, które tym razem będą w stanie walczyć o konsumenta na wolnym rynku. Czego sobie, wam oraz aktualnym właścicielom praw do tych marek życzę. Na razie.